Ślubuję wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej. Po ślubowaniu. Im vollen Bewusstsein der Pflichten eines Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gelobe ich hiermit feierlich, aktiv zum Schutze des Eigentums vor Feuer teilzuhaben, ein diszipliniertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu sein, für ihre Würde und Traditionen Sorge zu tragen, sowie opferbereit und mutig menschliches Leben sowie sein Hab und Gut zu retten. Pododdział. Baczność! Pododdział Ochotniczej Straży Pożarnej Witnicy. W tył zwrot. 5 kroków na wprost. Marsz! W tył zwrot. Pododdział Baczność. Pododdziały na prawo. Patrz. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej Witnicy. Baczność. Sztandar wstąp. Pododdział Baczność, pododdział Spocznij. Pododdział Baczność, starszy kapitan Mądry, odczytać wyciągi z postanowień nadania odznaczeń. Pododdziały Spocznij. 2011 roku o nadaniu odznaczeń. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, odznaczeni zostają na wniosek wojewody lubuskiego za zasługi i działalność społeczną. Na Landschutzes ausgezeichnet mit dem goldenen Verdienstkreuz, mit dem silbernen Verdienstkreuz sowie mit dem bronzenen Verdienstkreuz. O wręczenie medali prosimy wicewojewodę lubuskiego pana Jana Świrebo. Odznaczeni strażacy, proszę Państwa, to strażacy reprezentujący OSP Witnica. Dzisiejsze otwarcie tego wspaniałego centrum to koronowanie wspaniałej, proszę Państwa, tradycji, tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie z tego miasta. Jak wiele osób podkreśla, ochotnicy to ludzie absolutnie wyjątkowi. Mimo pracy, mimo obowiązków rodzinnych rzucają wszystko, kiedy jest komenda, kiedy jest potrzeba. Ruszają, aby ratować, aby gasić, aby mieszkańcy naszego regionu, tutaj przede wszystkim gminy Witnica, mogli czuć się bezpiecznie. Jak Państwo słyszeli, aż 3 przedstawicieli rodziny Mikisz, to wielka też niezwykła tradycja rodzinna, przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady, które później przez najmłodszych członków rodziny są kontynuowane. Dlatego mamy dzisiaj, proszę Państwa, taki miły moment, kiedy ojciec i wuj i syn odbierają medale od Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Die ausgezeichneten sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Witnica. Die Freiwillige Feuerwehr hat hier eine lange, erfolgreiche Tradition. Die Freiwillige Feuerwehr bildet einen sehr wichtigen Bereich des sozialen Lebens. In solchen Gemeinschaften besonders erwähnenswert 3 der heute ausgezeichneten.
Oczywiście tych wydarzeń było jak najmniej, ale możemy być pewni, że dzięki ulokowaniu ich w takim jednym wspaniałym, nowoczesnym budynku, naprawdę Lubusza. Schlüssel zu diesem Wagen und der Region das Leben schwerer machen. Warty 60 000, proszę Państwa, samochód Kia już niedługo dołączy do policyjnej floty, oczywiście przy okazji budowy tego centrum. Również nowoczesny pojazd do ratownictwa medycznego z podnośnikiem został zakupiony, a więc nie tylko policjanci wzbogacili Święceniu, będzie brał udział prezes OSP Witnica, pan Wyder Kopiek. Wir kommen zur Einweihung der Dienststelle der Feuerwehr durch den Kaplan der Feuerwehr Lubuskie und den Pfarrer in der Pfarrgemeinde Witnica. Przede wszystkim serdecznie gratulując panu burmistrzowi i radnym naszego miasta i gminy za inicjatywę i realizację dzieł. Prosimy Cię, pobłogosław ten budynek, w którym mieścić się będzie Regionalne Centrum Ratownictwa w naszym mieście i gminie. Udzielaj zdrowia, siły i pokoju dla tych wszystkich służb, które będą tutaj pracować i czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. Strzeż nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, od nawałnic, niebezpiecznych zjawisk natury, którzy łamią przepisy kodeksu prawa cywilnego i drogowego. Boże, prosimy Cię, błogosław służbom Regionalnego Centrum Ratownictwa i otwiera ich serca do sumiennej pracy dla potrzeb bliźnich, bliźnich, których żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. A ponieważ tu mamy patrona strażaków, piękną figurę świętego Floriana, Rzymianina, żołnierza rzymskiego, dlatego pragnę zakończyć tę modlitwę słowami Quod Deus benevertat, co po polsku się tłumaczy: niech Bóg to wszystko pokieruje na dobre. Pododdział spocznij. Pododdział baczność. Pododdziały na prawo bacz. Panie wojewodo, dowódca uroczystości, młodszy brygadier Rojek welduje zakończenie uroczystego apelu z okazji otwarcia nowego obiektu Regionalnego Centrum Ratownictwa Witnicy. Dziękuję bardzo. Herr Wojewode, der Kommandeur der Heeresformation,
meldet, dass der feierliche Appell anlässlich der Eröffnung des regionalen Rettungszentrums in Bitnica abgeschlossen wurde. Także obrazujący powstawanie tego obiektu. To będzie moment, szanowni państwo, również na wręczenie gratulacji, podziękowań, a także skromnych prezentów, które państwo tutaj przywieźli dla władz miasta. To będzie również moment dla strażaków na przygotowanie inscenizacji, której będziemy świadkami już za kilkanaście minut. Także już teraz zapraszam wszystkich do Centrum Multimedialnego, które znajduje się w środku regionalnego.